Cześć, czołem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Pania macha, bo jest przyzwyczajona do tego, że jest kamerka, ale nie ma kamerki. Więc twoje machanie, córeczko, dzisiaj nic nie da. Słuchajcie, kolejna traska. Przeniosłem się na Litwę, bo już nie mogłem w Bułgarii, w Rumunii znaleźć raz, a szukałem dosyć namiętnie. Już wam pokazuję, skąd ten wniosek. Ale wniosek jest stąd, że kupiłem garaż w Konstancji, w Jessej i w Turgumures. I wszędzie były dostawy tylko w miejsca, w których już wszystkie ładunki są dostarczone. No, trzeba niestety zęby zacisnąć i jechać, więc obawiam się, że jak teraz nie usiądę, jak teraz tych trzech tras nie nagram, to już mi się skończą możliwości. Także mimo tego, że mi się jeszcze troszkę nie chce, mimo tego, że mamy inne plany, inne założenia i inne marzenia, to trzeba te kilka tras dzisiaj jeszcze zrobić. Zobaczyłem, że te kraje bałtyckie są jeszcze otwarte. Jest tutaj porobione około połowy tras. Więc działamy tutaj na Litwie, jedziemy na Łotwę. I tak jak patrzyłem, to tutaj jest duża szansa, że mi się uda wykonać tę misję. Oczywiście przy założeniu, że nie zrobię tego, co na poprzednim odcinku, czyli nie wyląduję w rowie. Dobra. Mamy kawałek tego z ładunku. A raczej załadunku, także śmigniemy, ile fabryka dała. Zawsze jakiś eks skoczy za wolną jazdę bez ładunku, tak? Tam było chyba za 100 km, ale to się, jak wiadomo, nalicza, dodaje, także na pewno w trakcie tej trasy. Aniu. Wykonamy. Także tutaj mały postęp. Skoczył mi kolejny level na poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu, także wiecie już, że tak naprawdę wybadałem wszystko, co wybadać się dało. Oczywiście poza ekonomiczną jazdą, bo jakoś tego nigdy nie robiłem. Ale teraz, zdobywając levele, zostało mi już tylko to. Prezenciki odbierzemy i mówię, zostały trzy trasy, tak? No ostatnią skrzeniłem, lądując w rowie. Co na pewno, a może widzieliście na odcinku. Już nawet zobaczyłem, kiedy mi się tak dzieje, że mi się to okno w OBS się otwierają białe. Na pewno zauważyliście, no dzieje się to wtedy, kiedy tracę połączenie z internetem. A niestety to się dzieje często. To oczywiście co chwilę staram się sprawdzać, co kilka minut, ale no czasem tego nie zrobię, więc musicie mi wybaczyć. W ten sposób.
jakoś wolałem ten event, jak było 10 tras. No jednak przy 15 to jest sporo jeżdżenia. Szczególnie, że robię ten event dosyć późno. Maciek ustawiony. I śmigamy. Ten odcinek według moich wyliczeń każe się wam 31 grudnia, czyli za kilka ładnych dni. Nagrywam na zapas, także jako, że to będzie 31 grudnia, jako, że to jest Sylwestek, to chciałbym wam życzyć wszelkiej pomyślności i wiele radości w nowym roku. Zdrówka, bo myślę, to jest coś, czego nam teraz w dobie pandemii potrzeba wszystkim. I spełnienia marzeń, bo to zawsze na propsie, nie? Także trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi i żeby nam się spełniło wszystko to, co sobie wymarzyliśmy. A teraz czas przewieźć prezenty, no spóźnione prezenty na Łotwę, bo już jest po gwiazdce, ale... odpalony, można śmigać, słuchajcie. Kasa jedzie jak żona. Jak się przyniosłem z tej Bułgarii tutaj na Łotwę, tak, szybką podróżą, no to wskoczyło mi praktycznie 200 tysięcy. Na garażu kupiłem masę. Nie mam tam ciężarówek, ale wszystko będzie przede mną. Myślę, że stopniowo będziemy te nowe ciężarówki dokupowywać. Żeby te garaże nam się zaczęły zwracać, no to są 4 garaże. To jest 12 ciężarówek, które muszę kupić. To jest około 1,5 miliona euro, także troszkę to potrwa. Ale tak myślę, że co odcinek, co trasę, troszkę tej kasy mamy, będziemy kupowali ciężarówki, jak widać. Nie zwracam uwagi teraz na mandaty, mimo że mam wydatki w grze, ale jestem raczej bezpieczny, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli dobrze pójdzie, to taka ciekawostka trackbookowa. Tutaj chłopaki sobie zrobili na początku miesiąca duży zapas. Tak naprawdę już nie grają w ETS na trackbooku. Liczą na te koszulki, no i dobrze, bo oczywiście prezenty będą obiecane, natomiast podejrzewam, że dzięki robieniu tego eventu świątecznego wyjdę na pierwsze miejsce na trackbooku, także jak chłopaki nie gracie, no to ja korzystam, nie? Oczywiście chłopaki i dziewczyny, żeby nie było.
Nikt nie widział, nie? Przycielki z ciężarówką w sterku. Ja też nie widziałem. Nie było mandatu, czyli nie było w ogóle tego zdarzenia. Zostałem się jechać szybko, żeby nie mi trężyć. Ja mam świadomość, że jutro, dzisiaj mamy 20 chyba 7 albo 8 grudnia. Nie, 26 grudnia. Że jutro to już nie będę w stanie raczej tych tras chodzić. Muszę się przemęczyć. I te trasy dziabnąć już teraz, żebym jeszcze mógł, żebym miał wolne miasta, bo one się w zastraszającym tempie kończą. Jeszcze dzisiaj, jeszcze 5 godzin temu Bułgaria była wolna, a teraz już połowa miast ma po 1000 na 1000. To generalnie Kupsztajn. Nie ma czasu na... na niegranie. Tak, moja córka tutaj stoi i mi tutaj krzyczy wow. Najbardziej wow ten piesek. No oczywiście, piesek jest najważniejszy. Piesek. Proszę, myszo. I tańcereczka jeszcze jest, zobacz. I autko! Spać na gazie nie muszę, może prześpimy się w drodze powrotnej. Czego życzysz, Haniu, w nowym roku moim widzom, powiedz? Zdrowia! Miłości! I pieniędzy. Dobre życzenia. Tylko jak zobaczysz stację benzynową, auto do niej pojedź. A ile potrzeba? Mam pełny bak. Dobrze. Nie miał. Możesz dać Heniu kotkowi jeść, wiesz? O, wyrzuć. Na kłaczki. Na kłaczki też możesz dać. A nie dawała się dzisiaj? Zdawało, że dawałaś. Okej. Mam taką pastę magiczną na kładki, która tak ciągnie rybą, że skręca. Ale daj mi się zajada. I wcina jak szalona. Aż podejrzewam, słuchajcie, że to jest 13 trasa, 14 chyba na tym poza anteniu. Mam kilka podcastów do przesłuchania. Ale jeszcze 15, ostatnią. Mam nadzieję, że uda mi się nie wylądować w rowie raczej. Zobaczymy się jeszcze najprawdopodobniej 1 stycznia. W takich, słuchajcie, chwilach jak ta kusi mnie i to niezmiernie, żeby ten ogranicznik prędkości wyłączyć, jechać te 140, 130, ale ciągle mam z tyłu głowy, no że nie wypada, jak będę w tym trackbooku jechał, to takie wyścigi niezgodne z ograniczeniem prędkości jakoś i tutaj zostawiają taki niesmak.
Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żebyście wy tak jeździli, ale dla mnie osobiście. Mamy Łotwę. Było grube. To było grube, musicie przyznać. Panko na gazie, nie jest stacja, paliwnie. Idziemy dalej. Drogi jednokierunkowe, to zawsze dla mnie jest zagadka. Policja mnie cofnęła. Aniu! Lipawa, tak dojechaliśmy. 250 km. Chyba bez kilometra, także ładna draska taka rozgrzewkowa, akurat na te 20 minut mniej więcej myślę odcinka. Nawet troszkę mniej, bo mamy 17. Kiedyś takie stawia trambambaje były też w Warszawie, pamiętam. Teraz zostały już tylko nowe nisko podłogowe z klimatyzacją. Ale też żadne nie jeździłem tramwajem lat już. Lipawa, czy to jest przypadkiem? No tak, to jest miasto kultowe chyba. Ciekawe, ciekawe. Prosto na prom, mamy skupione w prawo, żeby go zładować prezenciory, słuchajcie. Dojeżdżamy już do miejsca, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro chyba w ostatnim odcinku z serii prezentowej. Mam nadzieję, że już na początku roku moje problemy z internetem zostaną rozwiązane i będę mógł wrócić do streamowania. Kochani, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa i cześć.